Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Ostatnio kupiłem sobie Bugatti Veyrona, super sport i wiecie co, bardzo ciężko się go prowadzi, jest taki ciężki, bo ciężał naprawdę w prowadzeniu. Prędkość maksymalna 420 km na godzinę da się osiągnąć bez jakichś większych kłopotów. Biegi zmieniają się naprawdę bardzo, bardzo szybko i płynnie, no ale najgorsze jest to prowadzenie. Ja myślę, że powinienem tutaj spróbować troszeczkę zredukować masę. Ustawiłem sobie ponadto sterowanie na symulacyjne, bo zauważyłem, że samochody są wtedy responsywne bardziej. Ale znowu też mniej stabilnie się jeździ. To ustawienie symulacyjne jest bardziej pod kierownicę, ja myślę. I tak myślę, że powoli nadchodzi pora, kiedy zaczynam poważnie myśleć o kupnie kierownicy jakiejś tam, nie wiem, jakiejś dobrej. Ale jeszcze nie teraz, na razie trzeba ulepszyć komputer, bo nie wygląda to wszystko najlepiej, teraz te nowe gry są strasznie wymagające. No i pierwsze co, to zbieram sobie właśnie na kartę graficzną. Wow. Ten samochód jest bardzo szybki, no ale trzeba go troszeczkę dostosować, zanim sobie pojedziemy na jakieś mistrzostwa, bo tak, dzisiaj będziemy robić wyścigi solo, wyścigi tutaj w mojej kampanii. Trzeba to trochę poprzechodzić, ja to tak zawieruszyłem ostatnio i nic nie robiłem z tych rzeczy. No i dlatego chciałbym sobie tutaj poprzechodzić trochę kampanii. Tam parę wyścigów poza odcinkami pojeździłem, żeby tego, nie wiem, nie powtarzać. Kilka jest nowych rzeczy do roboty, mogę wam pokazać na mapce. Ulepszyłem sobie jedno centrum Horizon do któregoś tam poziomu następnego, trzeciego, tutaj, to centrum konkretnie. I tu się pojawiły jakieś nowe aktywności. Tak nawet sobie myślałem, że nie będę wam pokazywał samych wyścigów, tylko już od razu jakieś tam skoki, nieskoki, gdzie się zarabia też, zdobywa też widzów. No i wyścigi nielegalne, które są bardzo ciekawe. Teraz mam Bugatti Veyrona, mogę sobie na te wyścigi nielegalne też skoczyć, a one odblokowują mi kolejne samochody, wiecie, jak tam z kimś wygram. O, tu mamy nawet jakieś starcie o północy, będziemy się z kimś tam ścigać. Zanim jednak to wszystko będziemy robić, wejdę sobie do postępów. Tu mam aż 87 punktów do wykorzystania i kupię sobie tego za te punkty tego Mini Coopera. Chociaż nie jest to samochód, którym naprawdę będę jeździł, to jest samochód, który od razu wystawię na licytację. Teraz mam bardzo dużo aut wylosowanych w wheelspinach i no staram się je jakoś wystawić na licytację, żeby ich nie było w moim garażu, bo nie chcę. Nie wiem co to jest. Umieszcza kolejne wyścigi w kampanii. Tu są różne zalety, ja to mogę kupić, mogę tego nie kupować, mogę, tu mam tak dużo, że mogę naprawdę robić z tymi punktami, co mi się podoba. Odznakę, następny samochód z rabatem, to jest rabat, warsztacie darmowe. Następne ulepszenie w warsztacie darmowe, to się przyda, bo zaraz będziemy dostosowywać Bugatti Veyrona do jazdy. Okej, spoko, fajnie. A więcej kredytów za swoje kolejne mistrzostwa, o dobrze, to się może przydać, bo zaraz będziemy jeździć jakieś. Pozycję startu i na czele stawki. O, to się bardzo przyda też. Dużo tych punktów pozdobywałem, więc rywala za następnego pokonał tryb rywali, to nie, ale tryb rywali jest bardzo, bardzo fajny. Podoba mi się bardzo. Podwójną liczbę kredytów za ukończenie pokazowe. Ok. I super. Teraz mamy te wszystkie mnożniki kupione. Będę dostał dużo kredytów za różne jakieś pierdoły. Mam nowy wheelspin do wylosowania. Ultima GTR jest do wylosowania w tym wheelspinie. I Audi TTS Coupé. A kupimy sobie jeszcze jednego wheelspina. Mamy Range Rovera do wygrania. Wow, pięknie. 100 tysięcy kredytów. A jeszcze jeden. Lubię tą taką dawkę emocji, dreszczyk emocji. 100 tysięcy, no to jeszcze raz. Był tam sportsman do wygrania. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jaguar XKR, to jest... No kurde, co jest? 3 razy z rzędu i dawaj jeszcze raz. Kurcze, no pieprzony hazard. Dobra, teraz będzie auto. 75, dobra, pas. Nie, już więcej nie losuję. To jest ekstra. No dobra, to zabieramy Bugatti Veyrona do warsztatu. Mam wszystkie mnożniki, jakie można było mieć kupione. Mogę teraz ścigać się w wyścigach pokazowych i tych innych wyścigach. Zawsze będę startował na czele stawki. Dodatkowo, no, będę miał dodatkowe kredyty za to wszystko. Dobrze.
A, no tak, wiadomo, tutaj będzie wszystko darmowe. Zobaczmy sobie ospoilerowanie. Tu pewnie nic specjalnego, możemy kupić owiewkę z przodu. Prawdę mówiąc, przydałby się jakiś docisk do tego samochodu. I skrócimy sobie troszeczkę w nim biegi, żeby mu nie było tak super ciężko z tymi dłuższymi biegami. Odciążymy go troszeczkę. To jest już klasa S2, także wow, samochód naprawdę jest w świetnej kondycji już teraz. Odciążymy, żeby był fajniejszy w prowadzeniu. Dajmy kratę. Dajmy te stabilizatory. Tu naprawdę więcej chyba mocy nie potrzeba, tak myślę. Chociaż z drugiej strony mamy napęd na tył. Kurde, jeszcze bardziej można go obniżyć. Oh shit. No dobra, znaczy napęd na tył, co ja gadam. Na cztery koła mamy tutaj napęd, a więc zawsze go tam trochę zmuli na tym starcie, ale zauważyłem, że naprawdę start ma bardzo fajny. Skrzyni tutaj jakieś lepsze nie musimy instalować, te biegi podejrzewam, że nie trzeba tutaj dostosowywać, aby były jakieś inne. Szerokość opon. Nie, tu trakcja jest naprawdę w porządku, nie ma co kombinować z tymi oponami, jedynie sobie może wybierzemy jakieś inne felgi. A, o kurde, ho! Takie felgi? Musimy sprawdzić, które felgi będą miały taką mniejszą masę, ale widzę, że no, można wybrać te felgi z Bugattiego już są bardzo lekkie. Są jakieś, można kupić jeszcze lżejsze, tylko te nie pasują, na pewno nie. Takie jakieś z randem wielkim, dajcie spokój. Te nie. Nie chcę dawać też takich przesadnie wielkich, no bez przesady. Z tych nic mi nie pasuje, zobaczymy czy tu coś... A, może te? Wow! Takie jak w Lamborghini Countachu, coś mi się tak kojarzy. Zawsze tego typu okrągłe jakieś rzeczy felga kojarzą mi się z Lamborghini starymi. Te felgi są piękne. Biorę je. Fajne, pozłacane randy jakby takie. No i możemy zwiększyć wielkość. Tak, ale to nie wygląda tak aż super. Takie jakie jest, to jest ekstra. Zostawimy trochę tego bieżnika. Wymaksujemy ten samochód jakoś. A tu się zwiększyła prędkość. Tutaj też prędkość. Czy możemy jeszcze trochę zbampować przyspieszenie? Zobaczmy, czy możemy zrobić tu jakiegoś swapa. Nie, możemy zrobić napęd na tył, jeśli chcemy. No ale nie chcemy, to jest Bugatti Veyron. Poza tym z napędem na cztery koła jest oczywiście łatwiej. Jezu, ten samochód teraz to będzie chyba makabryczny. Tak patrzę mniej więcej, co tutaj lepiej podziała na przyspieszenie. Na pewno masa, redukcja masy. Ten samochód jest ciężki, w cholerę. Tu mamy już ten wał napędowy, skrzynię biegów. Skrzynia biegów polepszy nam trochę przyspieszenie, tam nieznacznie. Układ zawieszenia to już mieliśmy wszystko. No to co, no to teraz tylko chyba moc polepszyć. Tak naprawdę nie jestem ostatnio wielkim fanem ulepszania wszystkiego na maksa. To nie zawsze się spisuje. Czasami samochód z jakimiś tam gorszymi ulepszeniami, ale z dużo lepszymi częściami na prowadzenie potrafi wygrać wyścig. A uwierzcie mi, że też wyścigi offroadowe często wygrywam samochodem. Ojej, tutaj widzę, że mi... No tak, bo tu już mamy mocny wzrost mocy i... No nie wiem, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak te części będą się... Na razie tam turbo nie ulepszałem. Chociaż, kurde, co mi szkodzi. No, ja ścigam się takim offroadowym samochodem, którego bardzo lubię. Jest świetny na offroady. Zainstalujemy sobie darmowe ulepszenie. Jest świetny na offroady dosłownie. I sobie nim śmigałem dużo, dużo, dużo. On nie jest ulepszony w swojej klasie, a wymiata. On jest w S1. On jest... O, jest tutaj. Ten wóz jest zajebisty, naprawdę. Jeździłem nim i zobaczcie, on ma ile tutaj? 858 punktów w swojej klasie, a jest... Wymiatający, jest świetny. No dobrze, zrobiliśmy sobie Bugattiego, teraz będzie trzeba zrobić mu troszeczkę większy docisk. Oczywiście wiem, co wszyscy teraz myślą. Bugatti Veyron, jakiś taki głupi doczepiany spoiler z tyłu, który no ni w dupę do niego nie pasuje. To jest samochód, który ma zmienną aerodynamikę. On nie ma opcji, żeby on nie dociskał się sam dobrze, no krótko mówiąc. To jest świetny wóz. Instalowanie takiego spoilera w tym samochodzie to jest profanacja, no kurczę, jeszcze... Dodatkowo on się tak fajnie wysuwa, no...
Ja pamiętam, że to był jeden takich z pierwszych prezentowanych, widzianych przeze mnie samochodów, może ktoś miał, któryś już miał wcześniej tam zmienną aerodynamikę, ale ja widziałem właśnie tak na YouTubie, że pierwszy to był właśnie taki Bugatti i każdy się tam nim jarał, że ma taki spoiler wysuwany, ale może w historii motoryzacji wcześniej jakieś samochody miały już swoje wysuwane i tam spoilery i zmienną aerodynamikę, więc tak. Teraz powinniśmy zwiększyć ten docisk maksymalnie, to jest wielka i ciężka krowa. Z drugiej strony, nie do końca. Samochód ten, no tak, na prostej jest zajebisty i tego mu nie można odmówić, ale na zakrętach mogliśmy go trochę polepszyć. Tuningiem, no nie? Z drugiej strony, nie musieliśmy tego robić. Mogliśmy zostawić go takim, jaki jest, nie robić z nim nic absolutnie, a i tak na prostych byłby bardzo dobry. Ciekawe, czy właśnie byłby porównywalny do tych samochodów, które już tuningujemy w klasie S2, które są jakieś tam bardzo, bardzo dobre. Jakiś tam, nie wiem, Koenigsegg, Regera, czy Agera, czy jakiś samochód, który naprawdę tak wymiata, wiecie, już z marszu po ulepszeniach jakichś tam. Bugatti jest od razu w klasie S2, no nie? Chodzi mi o to, że ten samochód ma taką charakterystykę, że on na zakrętach jest krowiasty. Może ja jako kierowca powinienem się do tego przyzwyczaić i powinienem bardziej hamować na tych zakrętach, ale też zyskiwać na prostych. Bardziej przyzwyczaić się do tego, że no jest on strasznie podsterowny i zawsze będzie go wywalać z tego zakrętu. Zawsze będzie się zachowywał... Przerwa na reklamy. Wbij do marketu G2A. Link masz w opisie. Kupuj taniej gry. Tak, a nie inaczej. Może powinienem zostawić go fabrycznego takiego, jaki był. Nieważne. Ścigajmy się. Zobaczymy, jak poradzi sobie na wyścigu. Tutaj mamy jakiś wyścig, chyba? Tak, jest niewidoczny. Co to jest? Nie. Lista życzeń, to nie. Tutaj mamy wyścig offroadowy. Ja bym się przeniósł gdzieś tam, gdzie możemy pojechać tym samochodem. Tu mamy... strefa pomiarowa. To będzie bardzo ciekawe zrobić tę strefę pomiarową, dlatego że no, tam mamy trochę tych zakrętów. Właśnie, zapomnieliśmy o dostosowaniu. Ja myślę, że powinniśmy zwiększyć tutaj trochę docisk. Zobaczymy, jak teraz się będzie zachowywał przy starcie. Aha, tu spoko. Nie, dobra, to jest tylko kawałek tego szutru. No dobra, asfalt. Teraz powinno go właśnie tak bardziej dusić na tym starcie. Jak zmieniliśmy sobie dość... No, jest chyba lepiej. No i dobra, woda. Test wody jest. Lipa. To jest i tak bardzo niski samochód. Nie ma opcji, żeby on... wiecie... żeby on, przejeżdżając przez wodę, zachowywał się jakoś super dobrze, no. Nie ma opcji. To mi się też podoba w trybie symulacyjnym, że teraz mogę sobie jeździć do tyłu i... odwrócić się w każdej chwili i normalnie jechać, tylko na padzie jest bardzo ciężko opanować ten samochód. Dobrze, strefa pomiarowa... O! Ja już jestem w strefie pomiarowej. Dobra, spróbujmy odtąd na początek. I... gaz. Okej, spokojnie tu na zakręcie. O kurde, to dziad. I pewnie teraz, no tak, nie będę w tej strefie już. A nie, zaliczyło mi dalej, liczy mi jeszcze. O, rzesz ty mordę. Ale ten Koenigsegg, tylko ten Bugatti jest straszny na tych zakrętach, okropny. I zobaczcie, jak strasznie zwalnia na wodzie. To jest coś niesamowitego. Ale 3 gwiazdki zdobyte, nice, nie spodziewałam się tego naprawdę. Tu mamy jakieś wyścigi po... tak, crossowy, no to nie chcemy tego jeździć, Bugatti się do tego nie nadaje. Tu mamy jakiś radar, ale tutaj znowu jest co? No jest offroad taki, no nie? A tu coś mamy, tu jakiś drifting. Strefa pomiarowa, myślę, że tu możemy spróbować, Bugatti jest bardzo trudno na tych zakrętach. Okej, lecimy tu. Jest trudno na tych zakrętach, nie powiem, że nie, jest bardzo trudno i trzeba się trochę przyzwyczaić do tego auta. Z drugiej strony mogę nieco zwiększyć przyczepność, ale wiecie, co teraz zrobię? Teraz sobie ustawię w grze limit FPS-ów do 30. Wiecie czemu? Dlatego, ojej, dlatego, że
nie chcę, aby w jakimś momencie mi gra strasznie zwolniła, wtedy się strasznie traci wyczucie samochodu. Dobra. Co? Ja już jestem w tej strefie? Nie, mi się coś tam dziwnie zaczęło. Okej, okay, tu mamy tą strefę pomiarową, musimy zawrócić. Jest to 30 FPS, jak się przesiądzie z 60, to jest makabra. Wydaje się, jakby się grało na 15. Jezu, ten samochód ma niesamowite przyspieszenie. No teraz nie ma bata, żeby mi gra jakoś tam szarpnęła albo zwolniła. O Jezu, Jezu, oh my god. Nie, bardzo, bardzo ciężko jest ogólnie jeździć na tym trybie symulacyjnym na padzie, bo zwłaszcza jeśli się jest przyzwyczajonym do tej jazdy już takiej normalnej, na normalnym trybie, bo zawsze ja tą gałkę do końca skręcam, bo ten samochód jak się jeździ na trybie normalnym, on jest taki ociężały, te opony nie zachowują się jak opony, one się zachowują, w ogóle się nie zachowują, to jest taki samochód, to jest prowadzenie samochodu bardzo podobne jak w GTA. To jest takie maksymalnie w arcade'owo. Arcade'owe. I cyk. 208 km na godzinę. Nie wiem, czy to jest dobry wynik. 3 gwiazdki. Ja tym Bugattim chyba wszystko tutaj zrobię. Dodatkowo za te wyzwania, za te radary, nie radary, za wszystko się dostaje tu widzów nowych. Czy fanów. Fan i widzowie, wszystko jedno. Tutaj coś mam. No wszędzie są te offroady, ja nie wiem. Tutaj mamy coś nowego. Przejdźmy się tam. Spróbuję złapać wyczucie tym Bugattim. Na trybie symulacyjnym jest naprawdę zupełnie inaczej. Nie jest... Wobec... W mojej opinii nie jest to w ogóle potrzebne na tym. Na napadzie. Znaczy, bardzo niewygodne to na pewno. Bardzo ciężko opanować jest samochód. Zwłaszcza jeśli się przesiądzie z tego trybu normalnego. Ale jedziemy. Na pewno auto ma niesamowite przyspieszenie. Bardzo szybka zmiana biegów. Mamy tu podwójne sprzęgło w tym aucie w rzeczywistości. I ponoć wrażenia z jazdy są takie, z przyspieszania szczególnie, że nie czuje się tej zmiany biegów w ogóle. Tak jakbyśmy mieli cały czas jazdy na jednym biegu. Ponoć jest to takie gładkie. Tam czytałem o tym kiedyś, że w tym Bugattim są... Te biegi się zmieniają jakoś na takiej zasadzie, że następny bieg już jest wcześniej przygotowywany. Już jest rozpędzany, żeby właśnie nie było tego czuć, tej zmiany. Nie? Mamy dwa sprzęgła, no ciekawie to jest rozwiązane na pewno. Ale z drugiej strony, no w Fordzie jak jeździmy takim autem, zdecydowanie na zakrętach byłoby łatwiej czymś innym. To jest ciężkie, w cholera, a i tak sobie go odciążyliśmy. Teoretycznie, tak w grze wywaliliśmy wszystkie jakieś tam radia, nie radia, udogodnienia, klimatyzacje itp. itd. No, wiadomo, że jeśli zmienimy na widok z kokpitu, to dalej to wszystko tutaj będzie, tylko pojawiła się kratka bezpieczeństwa. No, ale teoretycznie tego tu nie powinno być, nie? Tych radyjek, tego całego kokpitu, deski rozdzielczej, bo to, wiecie, składa się na odciążenie. Również jakieś tam fotele powinny być lżejsze. Nie wiem, jakie są w Bugattim standardowo. Wydaje mi się, że jednak są cięższe niż jakbyśmy jakieś kubełkowe zainstalowali. Nie mam pojęcia. Teraz jedziemy na kolejny cel, na kolejną próbę prędkości, a później sobie pojedziemy może jakiś wyścig nielegalny, gdzieś tutaj chyba jakiś jest, a jeśli nie, to się przeniesiemy, dobra. I tutaj musimy osiągnąć dużą prędkość, myślę, że lepiej będzie właśnie. Z jednej strony tutaj mamy taki lżejszy zakręt, jak spojrzymy od tej strony, nie, z tej strony mamy taki lżejszy łuk, ale mamy pod górkę, w sumie dla Bugattiego to bez znaczenia. Najgorszy jest ten łuk tutaj, w tym miejscu. To jest to najgorsze, co może być. Ha, nie wiem, jak ja to pokonam. No dobra, spróbujmy. Jaką musimy prędkość osiągnąć tutaj? Mam jedną gwiazdkę, dwie gwiazdki. 241 km na godzinę, to jest sporo. Ale z drugiej strony myślę, że tutaj już nam wystarczy ta odległość.
233, to jeszcze się nie udało. Spróbujmy teraz z górki polecieć. Tam był spory ruch, ogólnie ciężko było mi ich wyminąć. Widzieliście, że no naprawdę ten Bugatti jest ciężki, ciężki w skręcaniu. Żeby wyminąć jakiś ruch uliczny, to trzeba się mocno, mocno postarać. Strasznie ciężko jest. Ja muszę tutaj nawet dzwonić przed tym zakrętem. A czy jest ogólnie taki sposób? A, to zaraz wam powiem. No i da się, spokojnie. Jest taki sposób, żeby ułatwić sobie jeżdżenie w Forzie. Jeśli ktoś nie zna mapki bardzo dobrze, tak jak ja, to można sobie ustawić na przykład tutaj, nie? Jakiś tam punkt. I teraz ja mam takie ułatwienie, że pojawiają mi się te paski tutaj, że mam za wysoką prędkość. To się nie zawsze sprawdza, bo te paski są czerwone wtedy, kiedy jedziemy bardzo szybko i one się jakby ustawiają w ten sposób, żebyśmy te pokonali ten zakręt prawidłowo. Ale niekiedy da się zrobić zakręt na przykład driftem i wtedy te paski w ogóle nie są adekwatne. Ha, mamy tutaj kilka zagadek. Te zagadki to oczywiście są wyścigi, które musimy zrobić. Na każdym z tych wyścigów będę startował z pierwszej pozycji. A tu mamy coś. Tor. Spróbujmy. Wyścig pokazowy. Tu dostanę podwójne punkty. Z tego tytułu, że mam te takie jakieś rzeczy wykupione. Za punkty, które kupiłem. Za te rzeczy, które kupiłem na początku. Za punkty, które już zbierałem sobie. Jeżdżąc online i w ogóle. Wschodnie przedmieścia. Niestety jest noc. Zobaczymy właśnie, jak mój samochód w porównaniu do innych się spisuje. Będę startował z pierwszej pozycji. Więc zawsze trochę łatwiej, ale myślę, że takie Aventadory mają tu znaczną przewagę, dlatego że no tutaj chodzi o to, aby dobrze skręcać. Widzicie, że te strzałeczki bardzo mi tutaj pomagają, naprawdę. Nieraz na, jak się jeździ na online, to ratują dupę. Niekiedy bardzo często nie widzi się tego zakrętu, albo ten zakręt jest z jakimś podwójnym szczytem. Ciężko to ogarnąć, zwłaszcza jeśli się jedzie bardzo szybko, jeszcze w nocy, albo jeszcze najgorzej to w deszczu. Jeszcze z samochodem z napędem na tył, o Jezus, uciekajcie. Myślę, że dam radę się jakoś przyzwyczaić do tego trybu symulacyjnego. Jest troszeczkę ciężej. A i zauważyłem jeszcze taką jedną przykrą rzecz, że ja nie dostaję więcej punktów doświadczenia jeżdżąc na online, jeśli mam jakieś utrudnienia włączone dodatkowo, czyli jeśli mam na przykład kontrolę trakcji, ABS i to wszystko powyłączane, mam włączony tryb symulacyjny, czyli dodatkowe utrudnienie, no to ja dostaję tylko więcej kredytów. Szkoda trochę. Wiecie, kredyty się przydadzą. A jestem też ciekawy, ile kredytów ja zdobędę teraz sobie tutaj. O, właśnie. Pagani Huayra, ta ulepszona, która doszła do gry w ostatnim DLC, jest świetna w prowadzeniu. I myślę, że będzie to mój S2 Master na obecną chwilę. Dobra, spokojnie, damy radę. No i teraz właśnie jest ten moment, kiedy już się przyzwyczaiłem do tych 30 FPS-ów. Gra chodzi bardzo płynnie. Ach! Ciężko, naprawdę. A zwłaszcza jeśli się już całkowicie traci panowanie nad samochodem, ciężko je odzyskać na tym trybie symulacyjnym. Powiedziałbym, że bardzo ciężko. Samochód staje się taki bardzo nadsterowny. Musimy jakoś Pagani załatwić. Zauważyłem też, że bardzo pomocne jest hamowanie biegami, silnikiem konkretnie. Niekiedy dużo bardziej nawet skuteczne niż takie normalne, no bo to hamowanie silnikiem jest łagodniejsze. No i poszło mi tu słabo. No, słabo tym Bugattim jest na zakrętach, ciężko bardzo. Myślę, że mógłbym to wygrać, gdybym sobie ustawił przyczepność. Chociaż przy takich prędkościach te spoilery nie dają aż takiego dobrego rezultatu. Dopiero przy takich wyższych, powyżej tam 200 km na godzinę, a tutaj takie prędkości się mało kiedy osiąga, w tym rzecz. Druga pozycja, ach.
niedobrze, nie jestem zadowolony, ale Pagani Wild ABC miała... miała prawo tu naprawdę wygrać. Bez dwóch zdań. Zdecydowanie lepsza aerodynamika. 27 tysięcy kredytu dostałem. Zaleta zespół. No. I punkty doświadczenia. Czysta jazda. No, z tą czystą jazdą to było słabo tutaj. Chyba wrócę do tego normalnego sposobu prowadzenia samochodów. Myślicie, że jestem w stanie się przyzwyczaić do symulacji jeżdżąc na padzie? No nie wiem. Moim zdaniem ciężko. Tak więc hej, mam teraz ustawione do 30 fpsów, gra mi się w porządku, zresztą na konsoli też gram zawsze na 30 fpsach, no bo tam tylko 30 fpsów jest. I tak, o właśnie jedna osoba mi też pisała w komentarzach, że dalej... Moment, co my tu mamy? Możemy tu pojechać. Że w mieście, mimo że ma dużo lepszy komputer ode mnie, to w mieście dalej są problemy z grą. I są spadki FPS-ów, mimo że nie powinno ich być, zgadzam się. Nie powinno być na takim dobrym komputerze, jak ktoś ma tam kartę graficzną lepszą od mojej sporo. Tu też nie chodzi o kartę graficzną. Ja zauważyłem, że mimo że troszeczkę naprawili te problemy z procesorem w tej Fordzie, czyli że pierwszy rdzeń jest nadmiernie zużywany w stosunku do pozostałych. Aha, to jest lista życzeń, to nie. To... dalej są poważne problemy. Pierwszy procesor jest mocno wykorzystywany do tej pory. Pokazówka. To pewnie będzie próba prędkości albo coś takiego. Tak więc jeszcze powinni to naprawić i popracować nad tym. Ale oczywiście jest niebo lepiej niż było wtedy. Ciekawe, z czego to wynika, co? Czy może konsola jakoś inaczej działa, czy jak? Naprawdę nieliczne osoby spośród tych, które ja znam i grają w Forzę, nie mają żadnych problemów z Forzą. Na przykład wujek Bohun, on mówi, że no jemu chodzi cały czas w 60 fpsach i nic nie spada. Ja myślę, że to też zasługa jego procesora, on ma mocny procesor i ogólnie cały jego sprzęt jest teraz dosyć mocny, jeśli chodzi o komputer. Ale ja teraz tak zauważyłem, odpaliłem sobie przed tym nagraniem Forzę i odpaliłem sobie menadżer zadań i zobaczyłem, że pierwszy procesor jest nadmiernie zużywany. Tak, to będzie na pewno radar. I teraz znowu mamy ten sam dylemat, czy jechać z górki, ale na gorszych zakrętach, czy jechać pod górkę i na łagodniejszych zakrętach. To jest tak specjalnie tu zrobione. Tego nie lubię w Forzie. Ta pora dnia i ten las sprawia, że jest ciemno. I nie widać samochodów ruchu ulicznego, bo cholera, nie świecą tutaj światłami. Nie wiadomo, czy to jak jedziemy tam 400 km na godzinę, no nie, 400 to przesadziłem, ale 300 km na godzinę, to nie wiadomo, czy to jest jakiś krzaczek, który się świeci od słońca, tak, odblaskuje, czy to jest samochód. Nie wiadomo, czy go minąć, czy nie, czy co robić, jak się zachować. Dobra, myślę, że Bugattim tu spokojnie prędkość osiągniemy. O, wiecie co, ja mam takie pytanie do was, taką, jeśli ktoś wie, może mi poradzić. Ja zawsze robię tak, często robię tak, że bieg zmieniam dopiero przy wyjściu z zakrętu, czyli dojeżdżam do zakrętu, hamuję, na przykład jadę na szóstce, tak? I przy wyjściu z zakrętu powinienem mieć, powiedzmy, nie wiem, czwórkę. Jadę tak na szóstce i ten zakręt cały pokonuję na szóstce i dopiero przy wyjściu z zakrętu gaz do końca. Czasami tam na tym zakręcie dodaję gazu i żeby mi samochód tam delikatnie przyspieszał, ale dopiero przy wyjściu z zakrętu redukuję bieg na tyle. A widzicie, teraz to mogliście zauważyć, jak jechałem. Dopiero przy wyjściu z zakrętu redukuję ten bieg, aby mieć lepsze oczywiście przyspieszenie. Czemu tak robię? Czytałem kiedyś, że samochód na zakręcie musi być maksymalnie stabilny. Uje, gdzie mnie tu prowadzi? Maksymalnie stabilne, a wrzucanie niższego biegu na zakręcie raczej nie poskutkuje dobrze na trakcję. Myślę, że samochód stanie się wtedy bardziej niestabilny po prostu. I dlatego ja zawsze... Wow! Dlatego ja zawsze właśnie z tego wyższego biegu na niższy zmieniam dopiero przy wyjściu z zakrętu. Ale czy to jest dobrze? Nie wiem, wypowiadajcie się. Dwie gwiazdki Bugatti Veyronem na próbie prędkości? To nie może być. Wracamy tam. No z tej strony to na pewno, gdzieś 4 paki to minimum. Osiągniemy tam. Wow.
pięknie, naprawdę ten samochód startuje cudownie. I naprawdę, jakbyśmy jechali samochodem elektrycznym, jeśli chodzi o... O przyspieszenie. 352 km na godzinę. Czy będzie rekord? 3 gwiazdki! Ta-da! Dobra. Jeszcze bym chciał na koniec sobie zrobić jakiś wyścig nielegalny. I tam spróbować swoich sił. Zobaczymy przy okazji, czy będę startował tu z pierwszej pozycji. Ej, tu mamy jakieś coś. Czy ja mogę się tutaj ścigać moim Bugattim? Nie wiem, ale bardzo chcę przejechać się tą drogą, bo to jest jedna z takich fajniejszych dróg do szybkiej jazdy, a Bugatti się do tego świetnie nadaje. Może, ponieważ będzie tu kilka takich fajnych zakrętów, spróbuję sobie dostosować troszeczkę docisk. No, zawiesiło mi się. Okej, już, odwiesiło się. Czasami są takie jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra. Docisk zwiększony. Patrzę jeszcze tylko na hamulce. Troszeczkę ciśnienie zmniejszymy, żeby nam nie blokowało kół. Resor. Aha, dobra, to zawieszenie. Spróbujmy teraz obniżyć. Będziemy jechać głównie po asfalcie. Tam kawałek jest takiego offroadu. Stabilizatory, ustawienie. Ustawienie weźmy trochę, kąt zmniejszymy do 4 stopni. Skrzynia biegów, opony. Dobra, i spróbujmy teraz. Teraz będziemy mieli lepszy docisk, prawdopodobnie lepsze prowadzenie. No i gorsze przyspieszenie, bo wiadomo. Gorsze przyspieszenie przy wyższych prędkościach, bo docisk jest większy, więc opór się zwiększył też, nie? A myślę, że Bugatti ma na tyle mocy, że jego to w ogóle nie interesuje. Widzieliście to? Pokazywały mi się strzałki na czerwono, a mimo to udało mi się pięknie pokonać zakręt. Gra myślała, że nie uda mi się go pokonać. Tu było gorzej, już mnie wyrzuciło z zakrętu, ale jeszcze gdzieś tak z... nie wiem, z 2-4 km na godzinę mniej, żeby mi się udało to pokonać pięknie. No, tu są już bardzo duże prędkości i samochód jest... nie jest łatwy w prowadzeniu, na pewno nie jest. My sobie pojechać, zamiast tutaj, gdzie nas prowadzi GPS, to my sobie bo tu jest taki offroad totalny, wody dużo i w ogóle wszystkiego. Zamiast sobie tam jechać, pojedziemy sobie asfaltem, tam dookoła też bardzo fajnie się jeździ. Najgorsze jest to, że nie widzi się tych cholernych trafików i cały czas myli mi się jazda ta lewostronna. No, chciałbym wziąć tak zakręt fajnie, o fuck, myślałem, że on jest właśnie po tej drugiej stronie ten autobus. Do tego się idzie przyzwyczaić, jak się robi taką dłuższą sesję w Fordzie. To można się przyzwyczaić do tej jazdy w miarę. Bardzo pomaga tutaj delikatne hamowanie przed zakrętem. Okej, poszło nawet pięknie. Ciekawe właśnie, jak mi będzie się ścigało na tym trybie symulacyjnym na online. Podejrzewam, że... ciężko. Z jednej strony samochód nieco bardziej responsywny, ale z drugiej boję się, że jak stracę nad nim kontrolę, to nie będę mógł na nim nawet wystartować, albo go jakoś opanować lepiej. No teraz widzieliście, że przyhamowałem sobie trochę silnikiem. Już mi hamulce... no były na skraju, hamowanie było na skraju, opony powoli traciły przyczepność i w takiej sytuacji wtedy raptownie redukuję biegi, żeby lepiej wyhamować. No i spisało się. Nawet do jedynki, widzieliście? Oczywiście spokojnie mogłem ten zakręt pokonać dwójką, ale nie miałem odpowiedniej prędkości, żeby w niego wejść odpowiednio. Git. No i fajnie. No i ta Forza jest świetna pod tym względem. Kilka takich elementów symulacyjnych, które dają radochę, ale też nie za dużo, żeby nas nie znużyć, nie? Że o Jezu, nie potrafimy samochodem ruszyć. Wow! Kurde. Wow! No to jest właśnie to, o czym mówiłem.
że ciężko jest odzyskać panowanie nad samochodem na tym trybie symulacyjnym, bo on się robi nagle taki jakiś strasznie nadsterowny. Jak się straci nad nim panowanie. Ciężko to odzyskać. Czyli to nie chodzi o to, że on się robi nadsterowny, tylko że ja mam takie nawyki obronne, tak zwane ludzkie, kiedy staram się na chama odzyskać tą przyczepność, to prowadzenie, żeby nim jeździć normalnie. Nie? Żeby już wrócić na ten właściwy tor. Podczas gdy... wtedy na tym trybie symulacyjnym opony zachowują się jak opony i skręcając tak raptownie, maksymalnie w lewo czy w prawo, no samochód zachowuje się tak, jak się zachowuje. Okej, okay, mamy tutaj Monte Carlo. Samochodzik. Musimy się z nim zmierzyć. Ja mam ten samochód. I stuningowałem go. I będziemy się ścigać w deszczu. I może być hardkorowo. Wyścig opon... shit. Jedziemy. Dam mu popalić. Tutaj nie będziemy gazować tak do końca. Gdzieś ładnie sobie wystartowałem, tylko ja nie wiem. On albo ona ma bardzo słaby samochód raczej. Mój Bugatti sobie da z tym spokojnie radę. Musimy tu jechać przez checkpointy, nie możemy na przełaj. Ale nie, dogania mnie. Więc ja jestem tylko dobry na... na prostych, ale na zakrętach... Wow, noga! Dzisiaj jak muszę je pokonywać, ale tam był wyskok i tam było bardzo trudno. Naprawdę, promień skrętu jest wielki w tym samochodzie. Strasznie. Wow! Trzeba uważać, bo jest deszcz. Nie można jechać tak super szybko. Bugatti teraz płacze. No dlaczego ja nie mogę jechać szybko? Ale widzę, że tam będziemy mieli kawałek prostej. Więc tam będziemy mogli pośmigać. Tej autostrady takiej, co? Kilka zakrętów tu pokonamy i będzie. Wow! Pominął punkt kontrolny, nie może dalej jechać. Czemu on dalej jedzie? Co? Widzicie jaki oszust? Pominął punkt kontrolny i co? I co dalej? Hej! No to niesprawiedliwe jest, przez to nie, on powinien się zresetować. Do tego punktu poprzedniego. O Jezu, i źle podjechałem do zakrętu. No i co, ja nie zaliczę punktu i będę musiał się wracać, a on co? Taki cwaniaczek, nie? Spoko, ja go jeszcze dogonię. Ta ostatnia prosta będzie decydująca w tym wyścigu. Gwarantuję wam. Muszę naprawdę ostrożnie. Nawet te strzałki, jeśli już mi znikną. No tutaj się pojawiły za późno, nie widziałem ich. Trochę taka jezdnia jest, widzicie koloru akurat tych strzałek, taka żółta w tym miejscu. Bugatti jest okropny na zakręty. I tak go dostosowałem w miarę, żeby się prowadził. To i tak jest bardzo ciężko. Z drugiej strony fajne jest w nim to, że te spoilery, mimo że zrobiłem już bardzo mocny docisk, to te spoilery tak naprawdę niewiele mu przeszkadzają, aby dalej świetnie przyspieszać. No i tu powinienem go podgonić. A nie, to jednak nie jest ta autostrada, co myślałem, ale to nic. Wow! A ja to robię ta... Oh, shit. Czekaj! No nie. O kurde, ciężko. Ciężko, naprawdę. Nie jest to samochód do jazdy po zakrętach. Ja się tak dziwiłem, czemu tak mało osób jeździ tym Bugattim na wyścigach? Teraz już znam odpowiedź. Mi się kuźwa nie da skręcać. Cokolwiek byś nie zrobił. Chyba, że naprawdę ktoś tam wymasteruje. Ja ten samochód wezmę na online, zobaczę jak on się tam będzie ścigał. Ale podejrzewam, że słabizna. Jak tutaj już ledwo sobie poradziłem z tym ziomkiem, a on był łatwy do pokonania. Tylko... oh my god. No i tu dostałem 15 tysięcy. Cyk. Shit!
mamy Mercedesa C63 AMG Horizon Edition! Woohoo! Wy przynosicie mi szczęście dosłownie. Nie spodziewałem się, że wygram ten samochód. To jest mój ulubiony samochód i cieszę się, że już mam wersję Horizon Edition. Oh man, a ja w dodatku myślałem, że to jest wersja Horizon Edition, ale tego nowszego Mercedesa C63 z 16 roku, czy z 15, 16 chyba, czy 17, cholera wie. Ach, świetnie, mam tego Mercedesa, bardzo chciałem go mieć, a widziałem, że gdzieś on tam się pojawiał. Już wcześniej, na samym początku gry, jak zacząłem grać, widziałem, że gdzieś tam Mercedes C63 AMG na jakimś forum, że to ma być w przyszłości ten samochód tutaj dostępny. I myślę, no hej, kurde, to czemu go teraz nie ma? Tak szukałem, szukałem i teraz dopiero go wprowadzili, ale myślałem cały czas, że to jest ten nowy. Kurczę, teraz go sobie wygrałem. Ja oczywiście mam swojego Mercedesa C63 stuningowanego, mam zapisany tuning, jeśli chcecie. Przetestujcie sobie, jest to świetny tuning dla tego samochodu. A w sumie nie mam go podpisanego jako, że to jest mój, tylko mam podpisanego best. Best, czyli najlepszy. Mercedes, tu powinien gdzieś być. Oczywiście silnik standardowy, tylko ulepszyłem go sobie. Tutaj mamy Horizon Edition i moja wersja. Nie? Tutaj silnik standardowy, tylko go sobie ulepszyłem o tak o. Nie ten silnik, ale ja widzę, że coś tutaj nie gra. Zobaczcie, jaki ten ta wersja Horizon Edition, jaką tu ma prędkość. Prowadzenie ma gorsze. Ja myślę, że tu dużą rolę gra ospoilerowanie. Przejadę się nim trochę. Dziwna sprawa. Czemu on ma taką wysoką prędkość? Czy on ma napęd na 4 koła? Nie no. Napęd na 4 koła przeważnie redukuje prędkość w samochodach. Na pewno napędu na 4 koła nie ma. Mój ma napęd na tył, na bank. No, ta wersja oczywiście niczym się chyba z wierzchu nie różni od tego od tej standardowej wersji. Poza tym, że jest to dalej zajebisty samochód. Dobra, zobaczymy ustawienia. Myślę, że coś z dyferencjałem, że on będzie tutaj trochę zablokowany. A tak, ja mam tu strasznie poluzowany, żeby przy zakrętach, przy wyjściu było ok. O kurczę, ale dziwne ustawienie. I 380, która to jest? S1? Oh my god, prawie 400 km na godzinę tym Mercedes. Dobra, zobaczymy, jak ze startem sytuacja wygląda. Prawda jest taka, że co byśmy z tym Mercedesem nie zrobili, on zawsze start będzie miał przerąbany. Zawsze trzeba będzie kombinować z tym startem, bo auto ma... To jest taki niemiecki muscle car. Auto ma strasznie dużo mocy i strasznie ciężko je opanować. Widzicie, nawet... Ach, ten samochód jest w ogóle słabo zrobiony. On ma ten dyferencjał trochę zablokowany, ciężko nim się jeździ. Coś czuję, już przy takim gównianym zakręcie, gładkim dosyć, było ciężko. I wpadłem w poślizg, taki delikatny, ale jednak. No to podejrzewam, że... Będę musiał wgrać tutaj ten swój tuning. Ten mój tuning sprawia, że auto nie jest szybkie. Nie jest bardzo szybkie, ale bardzo fajnie pokonuje zakręty, fajnie startuje i da się nim świetnie wygrywać i świetnie grać. Zresztą, to nie jest najlepszy samochód ogólnie do online, no nie, bo jednak ta kontrola trakcji przydałaby się w tym aucie w standardzie. No, start jest okropny. Ale przyspieszenie na prostych, jak już się złapie trakcję, jest świetne. No i jeśli zainstalujemy sobie spoilerowanie, okazuje się, że auto bardzo, bardzo fajnie pokonuje zakręty. Tak, i możemy się nim świetnie bawić. Rzecz jasna, odpowiednie wyczucie, odpowiednie dostosowanie. W moim przypadku musiałem troszeczkę nad nim popracować i udało się zrobić fajny samochodzik do ścigania się. Jak zdobędę drugie miejsce gdzieś tam na wyścigu, to jestem mega zadowolony. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i że wrócicie do mnie po więcej. A tymczasem trzymajcie się, na razie, pa pa.